Cześć, zapraszam do mojego kolejnego nagrania z serii analizy partii widzów. Ta partia została rozegrana w czasie symultany, więc jeżeli ty chcesz, żebym przeanalizował twoją partię, to zapraszam do brania udziału w moich symultanach na kanale na Twitchu. Więc tak, tutaj grałem sobie z zawodnikiem o nazwie Interesik. Tutaj Interesik wszedł w obronę Grunfelda. Ja tutaj gram taki dosyć rzadko spotykany wariant goniec G5. Chodzi mi tutaj głównie o ominięcie tej całej teorii, ponieważ Grunfeld jest naprawdę teorią napakowany ostro. Interesik wybrał najlepszy wariant, skoczek E4. Tutaj oczywiście mój goniec musi się cofnąć, no i skoczek bije C3. To jest wszystko jak najbardziej w porządku. Tutaj ludzie zazwyczaj grają coś w stylu roszada, dajmy na to E3, C5, w ten sposób tutaj to moje centrum atakują, tak? Hetman D5, goniec E2, tam goniec G4, potem roszadka, no i tutaj jest całkiem interesująca pozycja dla obu stron. Natomiast w tej partii Interesik zdecydował się hapsnąć pion. Jest taki wariant, można tak grać, tylko możecie sobie zapamiętać w ten sposób. No jeżeli już Interesik podjął tutaj rękawicę, że wziął tego piona, oddając tym samym mi centrum, bo zauważcie, że stracił on kontrolę nad polem E4, no to już trzeba się tego trzymać. Powiedziałeś A, trzeba powiedzieć B, więc tutaj albo B5, albo goniec E6. Lepszych ruchów nie ma. Tutaj zdaje się, że w ogóle goniec E6 jest najlepszym ruchem i tu coś w stylu dama B1 się grywa. No i tu dzieją się rzeczy, przyznam, niestworzone, bo B6, no i jakoś tutaj tego pionka czarny stara się trzymać. Po koń G5 to jeszcze jakieś motywy z H6 są, naprawdę mega skomplikowana pozycja. Natomiast w tym momencie, no to jak Interesik oddał mi za nic tego pionka, no to teraz zobaczcie, centrum całkowicie pod moją kontrolą. Fakt faktem, że tu powstało w sumie coś typowego dla Grunfelda, ale no mogło być lepiej. Ja tu zdecydowałem się na zagranie szybkiego H3 po to, żeby wyjaśnić sobie, co przeciwnik zrobi z tym gońcem. Wydaje mi się, że najlepszą opcją było po prostu ewakuowanie tego gońca, ponieważ tutaj pozycja no będzie dosyć otwarta i w tym momencie ta moja para gońców jest naprawdę piekielnie aktywna. Co tutaj Interesik powinien zrobić? Interesik zagrał skoczek C6, natomiast po skoczek C6, no ja nie widzę, jak on na to moje centrum będzie naciskał. Natomiast z drugiej strony, no wisi pionek B7 i tak naprawdę ta pozycja zaczyna się robić mocno podejrzane. Ok, więc roszadka E5 oczywiście tutaj nie bije, spokojnie odchodzę. Król H8. Ja tutaj domyślam się, że przeciwnik chciał zagrać F5, natomiast to już jest takim podejrzanym pomysłem, ponieważ ja tu mam bardzo fajny ruch, goniec D5. Zobaczcie, te moje gońce wraz z hetmanem stwarzają naprawdę dużo problemów. No i po hetman D6 przeciwnik po prostu forsownie traci piona. Jeżeli w partii było hetman E6, natomiast jeżeli przeciwnik by zbił tutaj, to hetman C6, no i mam po prostu pionka więcej, a tutaj jeszcze są kolejne słabości. Natomiast tak jak to poszło w partii, po raz kolejny, tak jak to bywa w symultanach, no ja nie mam za dużo czasu na rozmyślanie na temat jednej pozycji, dlatego gram po prostu naturalne ruchy. Jest otwarta linia, wprowadzam wieżę na otwartą linię. Wieża D8, no to drugą wieżę sobie wprowadziłem, tak na spokojnie. Przyznam, że nie miałem tutaj mądrzejszego pomysłu, więc zdecydowałem się zasymulować atak H4 z groźbą H5, niby groźbą, więc przeciwnik tutaj sam zdecydował się na H5, co wydaje mi się, że trochę go osłabiło, no i zdecydowałem się tu na wymianę hetmanów. Prawdę mówiąc, nie jestem przekonany, czy to rzeczywiście było najlepsze, ale jakby nie widziałem mądrzejszego sposobu. Tu przeciwnik wieża D6. Wieża D6 ma plan wiadomy. Natomiast ja się liczyłem z tym, że oddam tego pionka w zamian za tego pionka, co będzie dla mnie dobrym interesem, ponieważ będę miał wolnego piona A. Więc tak się zastanawiam, czy tutaj przeciwnik nie miał lepszej opcji w zagraniu wieża D2. No wiadomo, ja tutaj wieża F8. Może tak można było grać. Aczkolwiek
Wydaje mi się, że za to teraz pionek F6 będzie bardzo groźny w momencie, kiedy wezmę po prostu na F7, wezmę na C7. Raczej tutaj będzie to też przegrane dla przeciwnika. Także ciężko wskazać tak na dobrą sprawę, co tutaj interesik miał robić. Wydaje się, że pozycja jest po prostu przegrana w tym momencie. No cóż, ja tutaj zgodnie z planem się zaktywizowałem, taki kontrolny szach, żeby króla na gorszą pozycję przegonić. No i teraz, tak, mam przewagę materialną jednego pionka, natomiast tak naprawdę dwóch, bo tu przeciwnik ma dublaki. No i mam tego wolnego pionka A. Ten wolny pionek tutaj decyduje o wyniku partii. Zdecydowałem się na zbicie, tutaj jeszcze pionek C6 teraz podwisa, no i maszeruję tym pionem. Oczywiście pionka mogę sobie swobodnie oddać, bo teraz mam wolnego pionka C, a jeszcze tutaj mam szansę na zrobienie wolnego pionka na linii E. Więc tutaj pomaszerowałem tym pionem. Tak naprawdę tutaj to trochę mnie chyba fantazja ułańska poniosła z tym E4, po prostu za szybko z tym E4 się wyrwałem. Trzeba było najpierw zagrać G3. W ogóle sobie zapamiętajcie, że takie ustawienie pionów jest najlepsze dla wieżówki, ponieważ w razie jakiejś wybijanki, to wieża przeciwnika będzie potrzebowała aż 1, 2, 3, 4, 5 posunięć, żeby te pionki pozgarniać. Jeżeli by stały w jednej linii, no to potrzebuje tylko 3 ruchów, żeby te pionki pozgarniać. Więc powinienem tak zagrać i dopiero teraz zagrać E4, król F4, F3. Ponieważ w momencie, kiedy zrobiłem tak, jak zrobiłem, no to okazuje się, że te piony mi po prostu zaczynają podwisać. Wiadomo, ja tutaj zdecydowałem się oddać tego pionka w zamian za aktywność. Tutaj F6. F6 jest gwoździem do trumny, ponieważ mój król piekielnie się tu zaktywizował. Co przeciwnik mógł zagrać mądrzejszego? Wydaje się, że F3 po prostu. Natomiast tutaj... Nie wieża F3. Natomiast tutaj miałbym C6. I co, wieża A7, dużo dobrych ruchów, nie wiadomo na co się zdecydować. Może szach, tu. A nie, bo to król D7 bym dostał. No patrzcie. Także tutaj to chyba sobie skomplikowałem tą pozycję bardziej niż było to potrzebne. Prawdę mówiąc, to nie bardzo widzę, jak ja mam to wygrywać teraz. No to nieźle, sam się załatwiłem, tak? Królem podejść nie mogę. No kiepska sytuacja po prostu dla mnie. Naprawdę. Nie wiem, no jakieś wieża A7, no to już ma tutaj. No może jeszcze tutaj są szanse na wygraną. Może jeszcze tutaj są szanse na wygraną. Ale on już tu może F6, G5. Także widzicie, no wiadomo, tutaj symultana, więc już zapewne miałem mało czasu, ale bardzo skiepściłem sobie pozycję. No jednym ruchem, tutaj za szybko z tym E4 się wyrwałem. Natomiast tutaj przeciwnik oczywiście kluczowy błąd popełnił, grając F6, ponieważ tutaj przepuścił mojego króla, no a teraz pojawiają się jeszcze motywy matowe. I ja mogę pionka sobie oddać, ale za to przechodzę do wygranej wieżówki, ponieważ tutaj jeszcze zgarniam pionka H, no i z trzema pionkami więcej, no to oczywiście wygrywam. W partii poszło wieża G4, no i tutaj pionkówka po prostu jest wygrana. Także widzicie, interesik miał szansę, żeby zrobić dobry interesik i jeszcze nawet mógł powalczyć o wygraną tak na dobrą sprawę. Także widzicie, w końcówkach detale naprawdę mają duże, duże znaczenie, więc nad tymi ruchami pionów trzeba się dobrze zastanowić. Ja tutaj z tym E4 zbyt szybko się wyrwałem. No cóż, z tymi pionkami to jest zabawna sprawa, ale możecie sobie zapamiętać w ten sposób. Jeżeli pionka ruszysz do przodu, nigdy go nie cofniesz już do tyłu, więc te ruchy pionami są naprawdę bardzo, bardzo wiążące i trzeba na nie zwrócić szczególną uwagę. No ja tego nie zrobiłem i mogło się to na mnie w bardzo nieprzyjemny sposób zemścić. No dobrze, więc na tym sobie zakończymy dzisiejszą analizę, więc jeżeli podobała Ci się ta analiza, to koniecznie zasubskrybuj mój kanał, żeby dostać powiadomienie o kolejnych. A jeżeli chciałbyś, żebym to Twoją partię przeanalizował, no to musisz brać udział w symultanach rozgrywanych na moim kanale twitch.tv/DawidCzerw. Wtedy masz szansę, że to Twoja partia zostanie wylosowana do analizy. Także dzięki za uwagę i na razie, cześć, widzimy się w przyszłym tygodniu.